Choć Krzysztof Zanussi urodził się w Warszawie, a studia filmowe kończył w Łodzi, nie bez powodu swój jubileusz świętuje w Krakowie. Warszawa nam może tego pozazdrościć, dlatego wydaje mi się, że tutaj jest taki duch, taki klimat jubileuszowy. Krzysztof Zanussi studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1959 roku jeszcze jako student zrealizował swój pierwszy film Cement i słowa, którego akcja dzieje się w Nowej Hucie. Również w Krakowie zadebiutował jako reżyser teatralny, przenosząc w 1979 roku na deski Starego Teatru Lot nad Kukulczym Gniazdem. Potem było bardzo wiele filmów, które tutaj robiłem. Od filmu dyplomowego, który kręciłem trochę w Tyńcu, trochę u Dominikanów. Bo co którymś moim filmie Kraków powraca. Razem z reżyserem świętowali jego przyjaciele, a wśród nich Franciszek Pieczka. Brałem udział w jego filmie pod tytułem Życie za życie Maksymilian Kolbe. W ogóle Krzysztof Zanussi, jego spokój, jego wyciszenie w patrzeniu na rzeczywistość, na świat i na człowieka, daje bardzo piękne owoce w tych jego filmach. Reżysera i jego żonę możemy poznać bliżej dzięki książce Życie rodzinne Zanussich, rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem. Pan Krzysztof i Elżbieta opowiadają o tym, czego do tej pory, no to jest mój sukces, muszę powiedzieć, ale no, zawdzięczam to, jak mówię, małżonce, o czym do tej pory nikomu nie mówili. Jeżeli ktoś do mnie mówi 100 lat, to jest tylko 9 lat, żebym jeszcze żył. Czyli do panu Krzysztofowi, no 150, może tak kiedyś będzie, nie wiadomo.